Witam, przedstawiam zestaw Milkit Tubeless Booster, czyli zasobnik do uszczelniania opon bezdętkowych i bidon do picia w jednym. Jak widać, produkt zdobył nagrodę na Eurobike'u i już z samego opakowania dowiadujemy się, do czego służy, jak go używać i co jest w środku. Po wyciągnięciu solidnego opakowania znajdziemy nakrętkę w ładnym woreczku niezbędną do przerobienia Milkita na bidon, dobrze wykonaną butlę z końcówką do pompowania, zawierającą na bokach te same informacje, które są na pudełku, i obszerną instrukcję obsługi. Pojemnik jest wykonany z aluminium, ma 750 ml pojemności i nie ma w nim nic specjalnego. Cały zestaw waży poniżej 150 g i ma mniej niż 30 cm długości. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, która pomaga w jego rozwoju i motywuje do tworzenia nowych filmów. Końcówka do boostera jest wykonana z plastiku i nie posiada żadnych dźwigni ani przycisków. Pompowanie odbywa się automatycznie dzięki zaworkowi umieszczonemu w środku. Jednak żeby tego dokonać, należy wykręcić wcześniej wkład wentyla i jest to dla mnie minus. Kolejnym problemem jest to, że Milkita mogłem napompować maksymalnie do 8 barów, gdyż przy wyższym ciśnieniu głowica pompki nie chciała się trzymać na tej stożkowej, plastikowej końcówce. Ale największą jego wadą jest to, że ani razu nie udało mi się w pełni uszczelnić opony. Czasami łapała tylko jedna strona, czasami trochę więcej, ale nigdy całość. A parę podejść było i od razu zaznaczę, że ten zestaw racekingu 29x22 udało mi się później nabić zwykłą pompką podłogową bez specjalnego wysiłku i to za pierwszym razem. Możliwe, że Milkit sprawdzi się w cieńszych oponach do gravela albo szosowych, ale nie miałem tego jak sprawdzić. Moim zdaniem lepszym wyborem jest duży zasobnik lub pompka 2 w 1 w rodzaju takiego topika lub dwa razy tańszego Beto CFL, którego recenzja już niebawem na kanale, niż bawić się z tą małą buteleczką. Chyba że masz pewność, że na Twoim zestawie to zadziała lub chcesz bardzo drogi bidon. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!